Byłem obywatelem i przyznaję się, czułem się bardzo szczęśliwym. Kochałem matkę i matka mnie kochała. Wśród naszej rodziny panowała serdeczność i nieprzymuszone pragnienie postępowania ku zadowoleniu innych. Przy tym wszystkim, lubiłem polowanie, konie i psy. W Halczyńcu, gdzie się urodziłem i gdzie mieszkałem. Zbierała się młodzież z okolicy. Mieliśmy bibliotekę składającą się z kilku tysięcy tomów bardzo cennych utworów i wielu rękopisów. Biblioteka ta była oddana do rozporządzenia moich przyjaciół i towarzyszy zabaw. W owym czasie można się było i uczyć i bawić zarazem, a kółko młodzieży, które w kilka lat potem stworzyło Powstanie Berdyczowskie, a później Pułk Jazdy Wołyńskiej Karola Różyckiego, zbierało się i bawiło w halczyńcu. Polowali, bawili się, niekiedy tańczyli, lecz najczęściej czytali i dysputowali. Śmiało mogę powiedzieć, iż stojąc razem z Janem Omiecińskim na czele tej młodzieży, on, jako człowiek więcej doświadczony i cieszący się zaufaniem otoczenia, gdyż był o kilka lat starszy ode mnie, ja zaś, dzięki sporemu majątkowi i z dobrej woli, skierowaliśmy tych młodych ludzi na tory nauki czynnej miłości dla ojczyzny i jej historii. Zrobiliśmy ich polskimi szlachcicami w prawdziwem znaczeniu tego słowa. Szlachcicami władającymi piórem i szablą i do tańca i do różańca. Włościanie nazywali nas nasi panowie. Brataliśmy się z chłopami nie wskutek gramot, nie wskutek manii zbliżenia się do prostego ludu, zbliżenia, które wielu starało się osiągnąć tem, że ubierało się w świtki i chodziło do karczmy. Nie. Zbliżaliśmy się z nimi, dopuszczając ich do naszych myśliwskich i rycerskich rozrywek, rozmawiając z nimi na myśliwskich wypoczynkach, jako na pobojowiskach sławy, dzieląc się razem z nimi przed płonącymi kupami chrustu myśliwskim posiłkiem, wypoczywając pod jednymi i tymi samymi stogami siana. To zbliżenie się na polowaniach łagodziło różnice naszych uczuć i pojęć, dawało nam możność zrozumieć się wzajemnie i przygotowywało do rycerskiego braterstwa na polu bitwy, do służenia jednej sprawie. Tutaj można było zastosować późniejsze słowa Zygmunta Krasińskiego – z szlachtą polską polski lud. Złotych gramot lud prosty nie rozumiał. Szlachta miała o nich bardzo niejasne pojęcie i zachowywała się wobec nich z wielką nieufnością. Chłopi bali się być oszukanymi, a szlachta chociaż dobrodusznie, ale może być i chciała oszukiwać i oszukiwała. Przebieranie się w świtki, chodzenie po karczmach, tańczenie z dziewuchami wiejskimi, nawet wypadki zawierania z nimi małżeństw – wszystko to było podstępem w stosunku do prostego ludu, jakąś głupią komedią ze strony szlachty. Cała ta chłopomania była gorzką ironią, braterstwo zaś na polowaniu było rzeczą zupełnie naturalną, uświęconą tradycjami, rzeczą do której i szlachta, i chłopi nawykli przez podania, przez wspomnienia ojców i dziadów. To braterstwo na polowaniu miało jeszcze i tę korzyść, że przyuczało nas zachowywać się z szacunkiem nie tylko wobec towarzyszów naszych polowań, ale nawet wobec ich rodzin, co staje się nieodzownym warunkiem ustalenia się dobrych stosunków między szlachcicem a chłopem. Nie doszło nigdy do moich uszu, aby ktokolwiek z naszego kółka pozwolił sobie haniebnie nadużyć siły lub gwałtu w stosunku do swoich poddanych chłopek, ponieważ te poddanki były siostrami, córkami, żonami towarzyszów naszych polowań. Zachowano szacunek dla tego pobratymstwa, czego niestety poza obrębem naszego kółka nie było. Często zdarzały się nadużycia, które śmiało nazwać można błędami i zbrodniami i które przede wszystkim zasiały niezgodę, a nawet nienawiść między ludem polskim a szlachtą polską. Społeczeństwo w owych czasach pod względem politycznym i socjalnym można było dzielić w następujący sposób: bogaci obywatele posiadający wiele wsi, niekiedy miasteczek, należący do starożytnych rodzin szlacheckich, właściciele majątków ziemskich i to tylko takich, które przeszły na nich w spadku po ojcach i po przodkach. Ta ostatnia okoliczność była jednym z najistotniejszych warunków do należenia do tak zwanych w innych miejscowościach magnatów, albo też jak ich u nas nazywano koligatów. Oni to stali na czele tej uprzywilejowanej od urodzenia kasty. Do niej przyłączali się wybitni uczeni, znani i poważani pisarze. Osoby zajmujące wysokie stanowiska z wyborów szlacheckich i zasłużeni wojskowi, szczególnie w wojsku polskim, za czasów Napoleona I. Być prostym żołnierzem pod dowództwem generała Dąbrowskiego znaczyło być panem, chociażby bez pieniędzy i bez majątku koligatem, zawsze pożądanym gościem w towarzystwie koligatów taki człowiek mógł, nie troszcząc się o nic, spokojnie używać życia. W owym czasie nie przydawałem takiego znaczenia, jakie przydaje teraz tej okoliczności, że tylko w okolicach Berdyczowa generała Dąbrowskiego, twórca Legionów Polskich we Włoszech, ceniono daleko wyżej niż księcia Józefa Poniatowskiego, tego jeźdźca hulaka. Mazurek Dąbrowskiego był w sercach i na ustach wszystkich, kto tylko nosił imię polskie. Dąbrowskiego sławę i zasługi chwalili trzeźwi, a bohaterstwo księcia Józefa Poniatowskiego tylko na pół pijani, lub też nawet zupełnie pijani. Ludzie, którzy zrobili majątek na dostawach, handlu lub przemyśle, pozostawali zawsze dorobkiewiczami, to jest ludźmi, którzy pracą osiągnęli dobrobyt, rzecz można, dopracowali się majątku. Utytułowani hrabiowie, baroni. Którzy otrzymali te tytuły za pomocą starań lub za pieniądze, nie cieszyli się szacunkiem wśród szlachty. Nawet należący do lepszych rodzin, skoro tylko otrzymywali tytuł, natychmiast podlegali wykluczeniu z towarzystwa, a najczęściej stawali się pośmiewiskiem, jedynie tylko dlatego, że byli hrabiami lub baronami. Wśród tych ostatnich najwięcej było Żydów. Pankowie lub półpankowie, właściciele małych wsi lub części wsi dzierżawcy, wyżsi oficjaliści wielkich panów, majątków, skarbowych i klasztornych, stanowili jedną klasę, która w niczem nie ustępowała pierwszej w przywilejach i prerogatywach, w towarzystwie jednak, raczej ich tolerowano niż przyjmowano. Stąd wynikło niezadowolenie i skłonność do demokracji. Przeglądało z nich niejasne pragnienie, aby bogactwo panów zniweczyć jakimkolwiek bądź sposobem, a Włościan przybdusić jeszcze więcej. W owym czasie nie było jeszcze ani teorii, ani towarzystw demokratycznych, istniały jednakowoż zapatrywania, które bez wątpienia zrodziły współczesną demokrację polską. Jednakowoż nie było nic łatwiejszego nad zbliżenie się panów z pankami lub półpankami. Potrzeba było tylko trochę rozumu i wiele serca, a osiągnięte były jedność i siła. Szlachta czynszowa była biedna i nieszczęśliwa, i dlatego upadła na duchu i stanęła niżej swej godności szlacheckiej. Pan, który jeśli tylko był dobrym człowiekiem, był matką dla chłopów, macochą, był dla szlachty, chociażby był najlepszym. Kwatery dla żołnierzy, podwody dla wojsk, zaopatrzenie ich w żywność, wszystko to spadało na szlachcica czynszowego. Po wsiach, które nie były pańskimi, lecz własnością ich ludności, właściciele kilku morgów cieszyli się absolutną wolnością. W istocie jednak tam panem był żyd arendarz. Zdołał on zawsze z żydowskim sprytem przyciągnąć do udziału popa i udobruchać pieniędzmi rządowych czynowników. Szlachta, właściciele i sami, i ich żony po kolei chodzili odbywać wartę u jego drzwi, poniżali się przed nim. Kiedy jednak następował termin płacenia, gdy rzecz dochodziła do obrachunku lub zapłaty, wtedy Żyda, parcha w ucho i po pejsach bili, bili, a przepiwszy wszystkie pieniądze, znowu powracali. Z daniną. Takie życie kaziło umysły i serca, a dążenia do wyższych celów i duma szlachecka przejawiały się w czynieniu źle, w procesach, w bójkach. Uchowaj Boże, było być sąsiadem takiej wioski! Szlachta tej kategorii wyznająca wiarę prawosławną stała w braterskich stosunkach z chłopami ze względów jednej wiary i jednego języka. Szlachta rzymskokatolicka jednak stała z chłopami w stosunkach nieprzyjaznych i dlatego administracja rosyjska używała tej szlachty do najróżniejszych egzekucji za niedobory, za niewypełnianie najrozmaitszych poleceń. Ci egzekutorzy byli nieznośniejsi od żołnierzy i żandarmów, ponieważ uciskali prawosławie w imię apostolskiego kościoła rzymskokatolickiego. Mieszczanie składali się z Żydów, kacapów, różnowierców zajmujących się handlem, braniem w arendę ogrodów, furmankami, byli porządnymi i majątnymi ludźmi, byli i mieszczanie chrześcijanie, Ukraińcy. Były to amfibie między szlachcicem czynszowym a chłopem. Obywatel jak mógł, ciągnął z nich dochody, a rząd trzymał je pod swoją opieką i brał wszystko, co pozostawało po obywatelu. Oni płacili obywatelowi czynsze trzy razy większe niż szlachta, a rządowi płacili podatek, dostarczali rekrutów i wypełniali wszelkie obowiązki. Były to krowy. Posiadające wielu właścicieli dojono je do krwi i wydojono wszystkie wyższe dążenia, którymi nie byli przesiąknięci w takim stopniu, jak szlachta lub nawet chłopi. Nawet Żydzi nie odmawiali sobie przyjemności męczenia ich. Mieszczanie dostarczali najmitów i najmitek Żydom. Wolni chłopi, tak zwani wolnożyjący, prawie wszyscy mieszkali po lasach. Byli to robotnicy w hutach szklanych, cieśle, górnicy i wytwórcy najrozmaitszych wyrobów z drzewa. Liczne ich przysiłki znajdowały się około hut szklanych, kopalni rudy. Lud zawsze piękny, silny, pracowity i lubiący się zabawić. Doskonali z niego wychodzili robotnicy. Między nimi niektórzy zarabiali nawet do 100 złotych polskich dziennie przy krystalizacji i rzeźbieniu szkła, przy polewaniu zwierciadeł, odlewaniu przedmiotów żelaznych i innych w podobnym rodzaju zajęciach. Nie byli przytwierdzeni do ziemi, nie byli rewizyjnymi duszami tego lupowego obywatela lub rządu, mogli przechodzić z miejsca na miejsce po wypełnieniu przepisanych formalności. Jednakowoż panowie z administracją wprowadzili poprawkę do tej wolności, czyli bez państwa, które chociaż mogło wydać niektóre dobre rezultaty, ale musiało przynieść daleko więcej złych skutków. Po wsiach panowie rozpoczęli handel różnymi przedmiotami, poczynając od drzewa do budowy chat, od ubiorów aż do przedmiotów pierwszej konieczności, do bawidełek babskich włącznie, do szynków z różnymi napitkami, nawet do zabawek dziecinnych. Wszystkie te towary należały do pana i pan był jedynym i głównym handlarzem i wszystko dawał na kredyt zapisując tylko w księgi sznurowe w których zapisują się i zapracowane pieniądze pod koniec roku obrachunek nie zdarzyło mi się słyszeć aby zarobek zrównał się kiedy z długiem po kilku latach u każdego bezpańskiego chłopa nagromadziło się więcej niż dziesięć tysięcy długu i dłużnik tracił swobodę na tak długo, dopóki się nie wypłacił. A ponieważ wypłacić się nie mógł, był przeto zawisłym od swego wierzyciela w takim samym stopniu, jak i prawdziwi poddani. Ten sposób upoddannienia za pomocą długu człowieka wolnego, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się niesprawiedliwym, jest zupełnie uprawnionym tam, gdzie własność stanowi podstawę wspólności życia. To upoddannienie przynosi nawet pewną korzyść samym bezpańskim, gdyż zmusza ich do pozostawania na jednym miejscu, a przecież tylko kamień pozostający długo na jednym miejscu porasta. Z drugiej strony usuwa podstępną konkurencję spekulantów, którzy otwierając nowe fabryki i licząc na to, aby coś zarobić, przeciągają ponętnymi obietnicami robotników z innych, przedtem założonych fabryk i zmuszają tym sposobem te ostatnie do zaniechania produkcji. Czynić to było nie tak łatwem, gdyż aby mieć tych robotników, trzeba było zapłacić gotówką ich długi. Ten sposób oczywiście niemoralny zabezpiecza egzystencję fabryk, ich ulepszenie i rozwój. Być może, że ten system kapitałów dłużnych, ulepszony pod względem sumienności i zastosowany do warunków miejsca i czasu, byłby najlepszym stanem przejściowym od poddańczej zawisłości do zupełnej swobody, gdyż położyłby tamę temu, aby niezwykłe życie bez pana nie zmieniło się w samowolę, rozpustę, a być może i zbrodnie.